Siemanko, witam wszystkich serdecznie, Dziar z tej strony. Chciałbym zaprosić do obejrzenia krótkiej relacji ze zlotu, który zorganizowała grupa Eagles and Lions. To jest teren do poszukiwań. Około 16 hektarów. Potem doszło jeszcze jedno pole ekstra. Było ognisko, był grill, były krowy. Zapraszam do obejrzenia i zostanę do końca. Kwestia strojenia do gruntu. Ustawiam sobie program GEN czy GEN i SAT na 1. Wtedy pompuję. 1004. No, 60 mi takie wychodzi. I dopiero teraz zaczynam sobie ustawiać program. 4 tony. Gain powiedzmy na 75. I SAT już mam ustawiony, bo sobie go zrobiłem jakby ustawienia własne. Więc 8, czyli dla stabilizacji, a można to ująć jak kto chce. Tyle. Jest na tym zlocie pierwszy pieniążek. O, coś małego. Destrukt. Aby to spróbujemy. 1 cent może. No, 1 cent. No, 1 centik. Szałunima, tego to jest najwięcej chyba, nie? No ale... Dokładnie Juliana. Ja może raz to jakiś zawias. Waliło mi to takie sygnały, że... 89, 90... Mosiąc chyba. Coś się pokazało. Przyszedłem na drugie pole. Jakby sygnał jest o wiele mniej. Ale, o, już widzę piękną datę. Sorry. Widzę piękną datę. 1800. Dwa fenole to są. 1868 możliwe. Tylko starsza monetka na tym polu. No, idę sobie stamtąd. I tutaj jest o wiele mniej sygnałów niż na tamtym polu. Z tym, że tam jest więcej śmieci, a tutaj mniej się nakopałem, a powiedzmy mam lepszy efekt. To jest druga moja moneta. Ja wiem, 2 godzinki, może nie całe. Idę dalej. Nagrywam w towarzystwie dziewczyn. Cześć krowy. Muu. Podejdę się przywitać. No sami zobaczcie co wychodzi. Szału nie ma. Jak już coś ma jakiś kształt, no to nie jest niczym, co by coś wnosiło. Podkładka czy coś tam, może nawet nie podkładka, no ale kształt ma jakiś symetryczny, więc mogę pokazać. Część od zawiasu. Biednie tu z tymi znajdkami. Ja mam przynajmniej. Jakiś taki stary zawias ozdobny. Czy coś. Tam, żebym znalazł tego zawiasa. A tu wyskakuje jakiś cęcior. Populares.
No ale no, nawet w ładnym stanie. 48. Idę dalej. Dziurę wywaliłem. Bardzo niskiego sygnału. Jakiś guzior. Ja sam nawet nie widzę. Nie mogę ocenić tego kształtu, co to jest. Jakieś trzy kropki. Taki zwykły guziczek. Tak. Czwarty wentyl mi się trafił. Na może kilku metrach. Chyba to są wszystko wętle. Tak to wygląda. No i powiem tak, że trzy razy obeszłem wokół tej dziury, wokół tego sygnału, zanim zacząłem kopać. Nie byłem pewny, bo to takie dziwne było. Ale podejrzewam, że to jest holenderski cent. A jakże? Rocznik... Nie wiem. Słabo widać. Tu już o wiele mocniej zajechany. Do czyszczenia. Może 48, może 49. Miałem takie dziwne ID na cruiserze. No teraz z bliska ok. Ale takie 38 do 45 nawet. 40 teraz z góry, ale położymy go do dziurki. Już jest takie bardzo dziwne. No nie kopałbym tego normalnie, tylko że sygnał jest w miarę ładny, ale na ID bym nie patrzył w takim przypadku. Taki moniak, miedziucha. Cieszę zawsze. Znów sygnał 39-40 w tej bryle, już ją wykopałem. No a jak? O kurka, słabe to ujęcie będzie, sorry. Ale znów jest jeden cencik. Że go tutaj tak naświetlę. Fajnie widoczny. Juliana. Rocznik 56. Powiedzmy nagrane na żywo. Sorry, że tak wyszło, nie zwróciłem uwagi. Sygnał idealny 8887 czasem przeskoczy. I to jest... To jest trybko, raczej z zegara. Takie sobie. No ciekawa znajdka. Podobno to na tym polu, na tych polach były śmieci wyrzucane. Czy wylewane. I się taki wichajsterek trafił. Tym razem sygnał 36-38 i znów cent. Znów to sama moneta, 52 rocznik. Juliana. O, lepsze to niż nic, ale tylko w tym, przy samochodach. Kolejny fancior z cyklu zakrętka od jakiejś butelki. Czy coś? On manierki. Tutaj widać, że jest jakiś plastik, który pewnie trzymał albo butelkę, albo może jakiś korek od maszyny. Tutaj jest gwint w środku i gumowa jakby uszczelka. No fant. Może ja nie znalazłem dużo, ale... 5 monet, chyba kulka od muszkiety, jakaś część zawiasu i część od zegara prawdopodobnie. To dla mnie jest super wynik. Dzięki za oglądanie, nara!